Za 28 dni startuje Krajowa Liga Żużlowa i o niej sobie dzisiaj troszeczkę porozmawiamy, bo tutaj ciekawych tematów jest naprawdę wiele, a to przecież trzeci poziom rozgrywkowy w Polsce, ale jest naprawdę ciekawie. Ja nazywam się Filip Molski i na dzisiejsze kolejne, już jak się nie mylę, siódme wydanie naszego felietonu Żużel Okiem Elipsa. Zapraszam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Tak jak mówię, tematów jest bardzo ciekawych wiele, czyli tak jak mówię, kalendarz i to, kiedy ta Krajowa Liga Żużlowa się rozpoczyna. Oprócz tego sytuacja żużla w Krakowie. No i najbardziej aktualna informacja, czyli to, czy w ogóle w lidze pojedzie Tarnowska Unia, bo to też nas mocno interesuje. Już od dawna też wiemy, że nie wystartuje Koleja Szerawicz, który ma przystąpić do rozgrywek w ramach drużynowych mistrzostw Polski, ale juniorów nie będzie ich w rywalizacji ligowej. I tutaj nie będziemy się nad tym rozwodzić. Aresztowany prezes klubu, no i tak właściwie to już pozamiatało temat tego, czy ewentualnie Rawicz zobaczymy w przyszłym sezonie w Krajowej Lidze Żużlowej. Nie, Rawicza tam nie zobaczymy. To może zaczynając sobie od samego terminarza. Pierwsza kolejka 30 marca w sobotę oraz niedziela 31 marca. Dzisiaj jest 13 dzień marca, w momencie, w którym to nagrywam, więc nie 28 dni, a tak właściwie już 17 pozostało nam raptem do rozpoczęcia sezonu w Krajowej Lidze Żużlowej, więc naprawdę, naprawdę niewiele. A rozpoczniemy to wszystko starciem TransMF Landshut Devils z Lokomotywem Daugavpils, więc na start, na inaugurację Krajowej Ligi Żużlowej dwie ekipy spoza naszego kraju. No jest to swego rodzaju paradoks, ale tak to u nas niestety w żużlu wygląda. Stety, niestety, no jeżdżą te kluby i dobrze, bo trzeba żużel w innych państwach rozwijać, no ale to nazewnictwo troszeczkę nietrafne. Kolejnym spotkaniem Ultrapur Start Gniezno kontra Grupa Azoty Unia Tarnów. Natomiast no nie wiemy, czy do tego spotkania dojdzie, bo cały czas nieznana jest sytuacja żużla w Tarnowie. Może znana jest, ale wiemy, że jest ona krytyczna i właściwie ciężko powiedzieć, czy Tarnów w lidze wystartuje. No i Enea Polonia Piła kontra Koliarz Opole. Teoretycznie w pierwszej kolejce pauzować będzie drużyna z Krakowa, jeżeli oczywiście do rywalizacji w lidze przystąpi. I zapowiadało się, że możemy mieć 8 ekip w drugiej lidze, teraz Krajowej Lidze Żużlowej, ale niestety do takiej sytuacji nie dojdzie, no bo nie wystartuje Rawicz. No to okej, miało być 7 ekip, ale może nie wystartować Kraków i to tak właściwie cały czas tam się waha między pół na pół, czy wystartują, czy nie, no to okej, no to będzie 6 ekip, ale jakby nie wystartowała Tarnowska Unia, no to tylko mamy w takiej sytuacji 5 ekip i to jest naprawdę system, w którym tak naprawdę możemy jeździć w formacie DMPJ-to podobnym i po prostu jedna drużyna w danym takim czwórmeczu tak właściwie będzie pauzować, no bo to chyba by było najlepsze rozwiązanie, no ale dla Krajowej Ligi Żużlowej, trzeciej Ligi Żużlowej w Polsce, naprawdę uważam, byłoby to rozwiązanie no krytycznie, tak naprawdę wyśmiewające ten poziom rozgrywkowy, a przecież wydawało się, że Krajowa Liga Żużlowa, czy też generalnie po prostu trzeci poziom rozgrywkowy w Polsce idzie ostatnio naprawdę, wchodzi na wysoki poziom, ale właściwie co skutkuje tak szybkim startem sezonu? Przede wszystkim ekipy te będą miały maks jeden odjechany sparing, może dwa treningi, jeżeli pozwoli na to pogoda, a pamiętamy jak długo czekała na to drużynowych mistrzostw Polski, mistrzowska drużyna tychże mistrzostw, czyli Motor Lublin po sezonie 2022. Na tor wyjechali, jak się nie mylę, dopiero w drugiej połowie marca, gdzie tak naprawdę Stal Rzeszów wyjechała już pod koniec lutego jako pierwsza ekipa w całej Polsce. No i zobaczymy, jak to będzie tutaj z drużynami, które już w pierwszej kolejce będą miały te spotkania. No Speedway Kraków dostał tutaj jeszcze dodatkowy tydzień na to, żeby tam popracować z tym torem i wywalczyć tą licencję. Natomiast dobrze by było znać sytuację w Krakowie i w Tarnowie przed startem sezonu, a ten przecież lekko za ponad 2 tygodnie, jeżeli chodzi o Krajową Ligę Żużlową, więc jest to czas naprawdę niewielki. Może pobawmy się też w lekkie przewidywania. TransMF Landshut Devils, Lokomotiv Daugavpils. Uważam, że tutaj na własnym torze tak mocna ekipa jak Landshut Devils, a w tym sezonie jak na drugą ligę, to ten skład jest naprawdę mocny. No to tutaj raczej obstawiam spokojne zwycięstwo Diabłów. Ultrapur Start Gniezno, Grupa Azoty Unia Tarnów. I tutaj na start dostajemy naprawdę mocne spotkania. Natomiast w Gnieźnie, no,
Kurczasz, ciężko wytypować te zwycięzcę. To może remis, ja postawię tak. No i Enea Polonia Piła, Kolejarz Opole. Tak zakończymy pierwszą kolejkę, bo przypominam, pauzuje Kraków. Tutaj wydaje mi się, że Piła będzie w stanie u siebie, no osłabiony jednak Kolejarz, który w tym sezonie raczej o awans walczyć nie będzie. Polonia będzie w stanie pokonać. Druga kolejka, czyli sobota 6 kwietnia i niedziela 7 dzień kwietnia 4 miesiąca roku. Grupa Azoty Unia Tarnów na dzień dobry u siebie z Eneą Polonia Piła. Tutaj jeżeli obie ekipy przystąpią w pełnych składach, myślę, że Unia Tarnów powinna to spotkanie raczej spokojnie wygrać. Tak też było przed rokiem, wtedy i Piła, i Tarnów z nieco słabszymi składami niż te, jakie są planowane na ten rok, jakie zostały przez dane kluby i prezesów tych klubów przygotowane. Drugi mecz Kolejarz Opole kontra Trans MF Landshut Devils. Tutaj Opolanie na własnym torze, uważam, mimo że właśnie na własnym torze są, mogą mieć problemy z niemiecką ekipą, która skład ma naprawdę mocny, oparty na trzech Szwedach, Kimie Nilssonie, Antonio Lindbecku i Wiktorze Palovara. Do tego dochodzą mocni Niemcy, więc uważam, naprawdę tutaj mamy drużynę, która na wyjeździe, nie tylko w Opolu, ale w ogóle na wyjazdach w drugiej lidze spokojnie może punkty z tych wyjazdów wywozić. No i na koniec Speedway Kraków, bo tak ta drużyna ma się z Krakowa nazywać, w starciu z Ultrapur, start Gniezno. No i tutaj ciekawe spotkanie, też zależy jak Kraków, w jakim składzie wystartuje, bo tego też nie wiemy. Z tego co wiem, to nie ma być drużyna jednak oparta na rezerwach Stali Rzeszów, no więc ciekawe kogo oni by tutaj wzięli. Teoretycznie, jeżeli w Tarnowie drużyna by się rozsypała, mogliby zgarnąć zawodników Tarnowa, ale dlaczego tak właściwie my mówimy o tej rozsypce? Do tego przejdziemy za moment. Tutaj myślę natomiast, że Gniezno będzie w stanie w Krakowie wygrać. To może zacznijmy właśnie od drużyny Speedway Kraków. Terminarz został uwzględniony z udziałem zespołu Speedway Kraków, choć tu jeszcze nic nie jest przesądzone. Klub czyni starania, złożył papiery, ale czekamy na ostateczne decyzje. Trzymamy kciuki i mamy nadzieję na pozytywny koniec. 16 lutego na Facebooku taki post, wpis opublikowała strona krajowa Liga Żużlowa. Jeżeli chodzi o informacje z Krakowa wzięte, kilka dni temu, a dokładnie 3 dni temu na Facebooku mieliśmy posta, gdzie 4 zdjęcia, co widzicie teraz na ekranie, ukazujące tor, a nad nimi opis, prace dalej trwają. No i tutaj myślę, w Krakowie naprawdę wierzą, no bo tor wygląda naprawdę fajnie. Jeszcze trzeba czekać, aż będą postawione dmuchane bandy, że to będzie naprawdę pozytywny koniec, ale niestety takiego nikt nikomu obiecać nie może. No i teraz przejdźmy jeszcze tylko do wypowiedzi z 20 grudnia, czy też właściwie komunikatu z 20 grudnia 2023 roku i tego, co tam zostało przez Speedway Kraków zamieszczone. Z wielką radością informujemy sympatyków czarnego sportu z całej Polski, że w dniu 12 grudnia 2023 roku w Krakowie powstała spółka sportowa Speedway Kraków. Dzięki uprzejmości pana prezydenta profesora Jacka Majchrowskiego oraz pana prezydenta profesora Andrzeja Kuliga doszło do spotkania w Pałacu Wielkopolskich, podczas którego zostały szczegółowo omówione problemy trapiące krakowski żużel. Podjęto również decyzję o założeniu nowego podmiotu, którego celem jest start w Krajowej Lidze Żużlowej w sezonie 2024. Pragniemy podziękować Głównej Komisji Sportu Żużlowego, a w szczególności panu przewodniczącemu Ireneuszowi Igielskiemu za utrzymanie, wsparcie oraz wyrozumiałość w wydłużeniu terminu procesu licencyjnego. Zapraszamy wszystkich wielbicieli krakowskiego żużla do współpracy, byśmy wspólnie zasiedli na trybunach podczas emocjonujących rozgrywek ligowych sezonu 2024. Zdjęcie z tego spotkania zapewne widzicie teraz na swoich ekranach. No i co? Tak było 20 grudnia, 3 dni temu to zdjęcie ukazujące nam tor, a takie dobre 3 tygodnie temu terminarz drugiej ligi żużlowej, krajowej ligi żużlowej, jak zwał, tak zwał, ukazujący w niej drużynę Krakowa. Natomiast tak jak mówię, a właściwie tak jak przekazała nam Krajowa Liga Żużlowa, klub czyni starania, złożył papiery, ale czekamy na ostateczne decyzje. No dobrze, no to tak jest w Krakowie, bo właściwie na terminarzu Krajowej Ligi Żużlowej i na tym, jak wcześniej ona rusza, oraz na Krakowie, to są rzeczy powiązane, miało się to wszystko dzisiaj opierać, ale z racji, że ja mam lekką obsuwę i nagrywam ten odcinek później, niż rzeczywiście miałem to robić, ten felieton Żużel Okiem Elipsa, możecie przy okazji sobie wpaść na poprzednie odcinki, też ciekawe tematy, jak najbardziej aktualne.
W każdym razie generalnie Tarnów, Rawicz, te ekipy też z problemami. Rawicz nie wystartuje, a Tarnów, no niestety, po przegranych dla PiS-u wyborach spółka Skarbu Państwa Grupa Azoty niestety musiała się odsunąć od wspierania drużyny z Tarnowa, przez co ta jest na skraju upadku. Ale uwaga, no bo co trzeba zrobić w sytuacji, kiedy twój klub opiera się na jednej spółce Skarbu Państwa i ta się od ciebie odsuwa? Podpisać współpracę z kolejną spółką Skarbu Państwa. Dokładnie taka sytuacja miała wczoraj miejsce. Oczywiście ja to wszystko rozumiem, bo Unia Tarnów chce się ratować kimkolwiek, dlatego taką umowę podpisała, ale to jest generalnie nauczka dla wszystkich innych klubów, że lepiej mieć 20 małych sponsorów niż jednego wielkiego, bo kiedy, nie wiem, partia dana przegra wybory albo po prostu coś złego się w firmie stanie, ona automatycznie upada i nie masz sponsora, ale kiedy masz 20 małych sponsorów i jedna mała firemka, bo tak to trzeba nazwać, upada, masz dalej 19 firm i klub normalnie może funkcjonować, a w takiej sytuacji, w jakiej obecnie jest Unia Tarnów, mimo że próbuje się z niej nieudolnie ratować, naprawdę ciężko jest o to, żeby jakkolwiek można z takiej sytuacji pozytywnie wyjść. I mówiąc szczerze, no, źle by było, gdyby tak mocna ekipa, jaką Tarnów, Unia Tarnów zmontowała, nie wystartowała w Krajowej Lidze Żużlowej. Byłoby bardzo źle dla tego poziomu rozgrywkowego i dla samych zawodników, którzy podpisali tam na pewno kontrakty dość wartościowe. No jest ta sytuacja na pewno mocno zagmatwana, tak jak cała Krajowa Liga Żużlowa. Z Krakowem na razie nie wiemy za bardzo nic. Rawicz na pewno nie wystartuje, a Tarnów, mówiąc szczerze, jestem bardziej skłonny tutaj do tezy, że nie zobaczymy Tarnowian w Krajowej Lidze Żużlowej, niż że ich zobaczymy, a to przecież miał być sezon, po którym mieli wrócić przynajmniej do pierwszej ligi żużlowej, a w konsekwencji powrócić na szczyt, czyli do PGE Ekstraligi. No ale taki jest Speedway, taka jest Krajowa Liga Żużlowa, tutaj dzieją się rzeczy niepojęte. To było siódme wydanie mojego felietonu Żużel Okiem Elipsa. Za ten felieton bardzo serdecznie Wam dziękuję. To było chyba szóste. Aj, nie wiem, już się plącie. Zresztą to chyba macie na miniaturce, które jest to wydanie. Ja najwyżej później w montażu to uzupełnię. Za dzisiejszy Żużel Okiem Elipsa, mój felieton, bardzo serdecznie dziękuję. Ja nazywam się Filip Molski. Kiedy następny taki felieton, nie wiem, ale na pewno jakiś ciekawy temat się znajdzie. Właściwie już taki temat mam przygotowany. Jest w zanadrzu i naprawdę będzie bardzo, bardzo ciekawie. Jeszcze raz dziękuję. Było Terminarzu o Krakowie, o Krajowej Lidze Żużlowej. Do usłyszenia.